Winda z mężczyzną w środku spadła z 10 piętra. Opole. Winda spadła z 10 piętra. W środku był mężczyzna. W budynku wielorodzinnym przy ulicy Hubala w Opolu z 10 piętra spadła osobowa winda. W środku znajdował się naprawiający ją technik. Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 14 w bloku przy ulicy Hubala w Opolu. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ratowników wezwano do wypadku, w czasie którego z wysokości 10 piętra spadła osobowa winda, wraz z przebywającym w niej technikiem. Na miejsce wysłano 3 jednostki straży. Po przybyciu odnaleziono windę, w której był poszkodowany. Mężczyzna ma szereg urazów. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy, został przekazany ratownikom medycznym, powiedział dyżurny KWPSP.